Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku barana. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dla Was dzisiaj nagrać horoskop na miesiąc grudzień 2020 roku. Proszę pamiętać, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Link do portalu Tip & Donation oraz do mojego maila znajdziecie w opisie tego filmu. Korzystając z okazji, chciałbym Was poinformować, że istnieje u mnie możliwość zamówienia indywidualnego horoskopu na 2021 rok w postaci prywatnego filmu na YouTube z opisem 12 miesięcy. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to witam Cię bardzo serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś był, była ze wszystkim na bieżąco. A teraz nie przedłużajmy i przejdźmy do horoskopu na grudzień dla zodiakalnych baranów. Zobaczmy, drogie barany, cóż tu dla Was na grudzień? No ciekawi mnie, co się tutaj pokaże w miłości odnośnie tego, co zobaczyłem z przełożenia, ale to zaraz sprawdzimy. Barany, grudzień 2020, praca i finanse. Uczucia. I zdrowie. Na koniec filmu wyciągnę dla Was przesłanie anielskie i zobaczymy, co na grudzień 2020 roku będą chciały przekazać dla Was anioły. A teraz przechodzimy już do horoskopu. Praca i finanse dla baranów. No barany. Jeżeli chodzi o pracę i o finanse, to macie najładniejsze karty ze wszystkich znaków zodiaku na ten miesiąc. Fantastycznie. Kochankowie, rydwan i dziesiątka denarów. Wspaniała kombinacja. Moi drodzy, rozdzielmy to sobie na osoby szukające pracy oraz pracujące. Jeżeli jesteś osobą szukającą pracy i zastanawiasz się, czy w tym miesiącu masz szansę znaleźć nową pracę, to odpowiedź brzmi tak, tak i jeszcze raz tak. Bardzo duża szansa na znalezienie nowej pracy, dobrej pracy, zadowalającej Was pracy, pracy rozwojowej. Moi drodzy, tak naprawdę mam pokazane, że będziecie stali na rozdrożu. Będziecie decydowali, czy pójść w prawo, czy pójść w lewo, czy podjąć tą ofertę pracy, czy wybrać inną ofertę pracy. Mam pokazane, że dla zodiakalnych baranów w tym miesiącu będą korzystne wszelkiego rodzaju prace związane z przemieszczaniem się, czy też z internetem, ewentualnie praca gdzieś dalej od Waszego miejsca zamieszkania. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, to mam pokazane, że naprawdę grudzień powinien być dla Was bardzo dobrym miesiącem. Widzę tutaj bardzo dobre współprace, możliwość podpisania jakiejś nowej umowy, ruszenie naprzód z nowymi projektami i tak naprawdę bardzo dobra energia do wszelkiego rodzaju działań w tym miesiącu. Mam pokazane, że możecie gdzieś wyjeżdżać w tym miesiącu, możecie gdzieś się przemieszczać, natomiast tak naprawdę większość działań, które rozpoczniecie w tym miesiącu związanych ze sferą zawodową, uwieńczycie sukcesem. Jeżeli chodzi o sytuację finansową dla baranów energetycznie na ten miesiąc, moim zdaniem powinna być ona naprawdę dobra. Moi drodzy, zobaczmy teraz na uczucia. Uczucia sobie rozdzielmy na singli oraz na osoby w związkach. Jeżeli chodzi o singli i o to, czy macie w tym miesiącu szansę poznać kogoś nowego, tak naprawdę szansa tutaj będzie. Nawet mało tego, mam pokazane, że będziecie wybierali pomiędzy dwoma osobami, gdyż dwie osoby będą Wami zainteresowane, czy też to Wy będziecie zainteresowani dwoma osobami i tak naprawdę nie będziecie mogli się zdecydować, którą wybrać. Mam tutaj pokazane, że możecie trafić na bardzo dominującą, zaborczą osobę, czasami przejawiającą się agresją. I mam pokazane, że możecie się tą osobą rozczarować.
Także powolutku, pomalutku, tutaj nie ma co się spieszyć. Wszystkie decyzje podejmujcie powoli i dobrze wszystko należy przemyśleć, gdyż gwałtowne ruchy mogą zakończyć się w tym miesiącu rozczarowaniem. Jeżeli chodzi o osoby w związkach, tak naprawdę mam pokazane, że wasz związek nie jest w najlepszej kondycji. Jedna strona w tej relacji to już każdy musi indywidualnie dopasować do siebie. Czy to jest mowa o tobie, czy o twoim partnerze, twojej partnerce. Jedna osoba w tym związku jest bardzo zaborcza, dominująca, druga za to jest uległa. I mam wrażenie, że tutaj pewne sprawy mogą być bardzo nieciekawe w tym miesiącu, ponieważ twój partner, twoja partnerka będzie miała tendencję do tego, żeby nie w pełni oddawać się tobie, domu i rodzinie. Mam tutaj pokazane, że twój partner tak naprawdę w związku będzie tylko jedną nogą, a drugą nogą będzie w pracy i przez to możecie się pokłócić. Mogą być nieporozumienia, rozczarowania i pretensje. Mam też pokazane, że jakaś smutna sytuacja może się zadziać w tej relacji w grudniu. I co niektóre barany mogą czuć silny żal w grudniu do swojego partnera. Zdrowie dla baranów. Zobaczmy. Barany przede wszystkim powinny zwrócić uwagę na kręgosłup i na kości. Tutaj bardzo intensywnie może dać się we znaki w tym miesiącu kręgosłup. Mam tutaj to silnie pokazane. Powinniście zwrócić uwagę na postawę ciała, gdyż dużo czasu się spędzacie albo w siedzącej postawie ciała. No nie wiem, jest tutaj pokazana zła postawa ciała. Tutaj jest potrzebne więcej ruchu oraz tak naprawdę powinniście zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju złamania, skręcenia, zwichnięcia i stłuczenia, szczególnie w miejscu pracy, czy też podczas jakiejś pracy, którą będziecie wykonywać w skupieniu. Jeszcze warto zwrócić uwagę tutaj zdrowotnie na jedną rzecz, a mianowicie na gardło oraz na struny głosowe, gdyż może być tutaj jakiś problem. Dobrze, moi mili, zobaczmy teraz przesłanie anielskie dla baranów na grudzień 2020. Barany. Grudzień 2020. Zobaczmy, drogie barany, co dla was. Obserwuj swoje myśli. To bardzo ważne, aby myśleć wyłącznie o tym, czego pragniesz, a nie czego się obawiasz. Obserwuj swoje myśli. Także baranki, nie załamujcie się, tylko obserwujcie swoje myśli i myślcie pozytywnie. Ślicznie dziękuję Wam za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to serdecznie Was zapraszam. Również zachęcam do zamawiania horoskopów indywidualnych na 2021 rok. I korzystając z okazji, że w grudniu mamy święta, chciałbym Wam wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego i pozdrawiam Was, moi drodzy, serdecznie.